z parafii świętego Maksymiana Kolbego. Czcigodny księże proboszczu, czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy należycie przygotowała się na jego przyjęcie? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg miesięcy, tygodni i dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tutaj Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymam głośno. Amen. Siadajcie. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Czcigodny księże kanoniku, proboszczu tej parafii, dostojny księże prałacie, drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy rodzice, krewni, świadkowie, nauczyciele, wychowawcy bierzmowanej dzisiaj młodzieży, kochane dziewczęta i kochani chłopcy. Z radością przyjąłem zaproszenie waszego księdza proboszcza, aby wam, tej grupie młodzieży, która wchodzi w życie dorosłe, udzielić tego jakże ważnego sakramentu, sakramentu bierzmowania, umocnienia, dojrzałości. Cieszę się, że przeżywamy to nasze wspólne święto w dniu Świętej Trójcy, tej głównej prawdy wiary w religii chrystusowej. Tą prawdą wiary o Trójcy Świętej chrześcijaństwo różni się zasadniczo od wszystkich religii świata. Wyznajemy w tym dniu w sposób szczególny wiarę w to tajemnicze zjednoczenie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który w sposób szczególny jest dziś z nami i zstąpi na każdą z was i na każdego z was przez niegodne ręce biskupa. Dziękuję za miłe powitanie przedstawiciela rodziców, który podkreślił bardzo ważny element, mianowicie wskazał na troskę rodziców o wasze wychowanie religijne. Dla rodziców waszych wy jesteście największym skarbem. Nie ma większego skarbu. I dlatego robili wszystko, co możliwe, aby was odpowiednio ukształtować i wychować. Ważne są dobra materialne. Ważne jest ubranie, buty, mieszkanie, jedzenie. Ale szczególnie ważne jest ukształtowanie duszy młodego człowieka. Kiedyś Jan Paweł II z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa przemawiał do rodziców zgromadzonych na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Rodziców, którzy przybyli na to spotkanie z różnych krajów świata. I w czasie
tego swojego przemówienia Ojciec Święty mówił o historii Kościoła, o tym, że Kościół przetrwał 2000 lat, 20 wieków. Żadna instytucja nigdy w historii świata, żadna instytucja ludzka, żadne państwo, żadne cesarstwo nie przetrwało tak długiego czasu. A Kościół przetrwał, mimo że był prześladowany od samego początku, mimo że skazywano na śmierć wierzących w Chrystusa w wiekach starożytnych, a także i później, przez wiele wieków i do dnia dzisiejszego. Szczycimy się często wiekiem XX, XXI, że umysł ludzki rozwiązał niezwykłe problemy techniczne, technologiczne, naukowe. Że rozwinęła się niezwykle cywilizacja techniczna. Ale jednocześnie często zapominamy o tym, że wiek XX można by nazwać wielkim piątkiem w historii ludzkości. Bo to był wiek, kiedy dwie złowrogie, bezbożne ideologie, bolszewizm komunistyczny i hitleryzm faszystowski, dokonały nieprawdopodobnych zbrodni, mordując ponad 50 milionów niewinnych ludzi. I bardzo często kierując swoje prześladowania przeciwko ludziom wierzącym w Chrystusa. I dzisiaj w wielu krajach, zwłaszcza krajach muzułmańskich, a także w Wietnamie, w Chinach i gdzie indziej, prześladowani są chrześcijanie. Często są mordowani. Oblicza się, że około 200 milionów chrześcijan jest corocznie prześladowanych na świecie. Często o tym zapominamy, że od początku swojej historii wyznawcy Chrystusa naśladowali Go, dźwigając krzyż cierpień i prześladowań. I Ojciec Święty w tym swoim przemówieniu mówił, że Kościół przetrwał dlatego, ponieważ był z Nim stale i jest Duch Święty. Ponieważ Kościół jest dziełem Bożym, a nie ludzkim. Bo gdyby Kościół był dziełem ludzkim, to zważywszy na różne słabości, jakie występowały i występują w Kościele, bo jesteśmy słabymi ludźmi, grzesznymi, grzeszymy, popełniamy przestępstwa. Gdyby był dziełem tylko ludzkim, to dawno by się już rozpadł. Ale jest z nami Duch Święty, który sprawił, że tych 12 apostołów wysłanych przez Chrystusa w świat, 12 zwyczajnych, niewykształconych, niedysponujących żadną władzą, żadną nadzwyczajną mądrością, żadnym wojskiem, żadnym bogactwem. Tych 12 zwyczajnych ludzi, apostołów, nawróciło świat. Czyż trzeba większego cudu ponad to? Nawrócili ten potężny, starożytny świat, którym władał Rzym, wielkie mocarstwo. Świat wielkich filozofów, świat słynnych legionów rzymskich, które podbiły wszystkie ówczesne, znane narody i ludy. I ci, zdawać by się mogło, zupełnie bezbronni,
i w nic niewyposażeni ludzie nawrócili ten świat, ponieważ był z nimi Duch Święty. I Ojciec Święty w tym swoim przemówieniu powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział, że Kościół przetrwał także dlatego i rozwinął się na cały świat, bo za tę naukę Chrystusową umierali męczennicy chrześcijańscy, bo starali się o wiarę i bronili wiary wielcy uczeni, teologowie, filozofowie chrześcijańscy, kapłani, biskupi. Ale, powiedział Ojciec Święty, szczególnie ważną rolę w tym przetrwaniu Kościoła przez 20 wieków odegrali anonimowi. Zdawać by się mogło nic nieznaczący ludzie, których się nie chwali, o których się nie pisze, a mianowicie rodzice chrześcijańscy, rodziny chrześcijańskie. To oni w dawnych wiekach, często niepiśmienni, ale znający dobrze wiarę, katechizm i żyjący to wiarą, przekazywali wiarę Chrystusową swoim dzieciom. A ich dzieci swoim dzieciom i tak przez 2000 lat w tej cudownej sztafecie rozwijała się Chrystusowa religia. Tata jednej z was, który do mnie tak pięknie przemawiał, powiedział o tych trudach, jakie wy rodzice tutaj obecni musieliście pokonać, żeby religijnie wychować swoje dzieci. Przynieśliście je kiedyś do Chrztu Świętego. Uczyliście te córki, tych synów przeżegnać się. Uczyliście podstawowych modlitw. Przyprowadzaliście ich do kościoła. Pokazywaliście, co dzieje się przy ołtarzu, w konfesjonale. Tłumaczyliście na sposób prościutki główne tajemnice naszej wiary. Wyście zadbali o to, że dzieci chodziły na katechezę, na lekcje religii, że przystąpiły do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Wyście napominali wasze córki i waszych synów, żeby chodzili do spowiedzi i komunii świętej. I wy zadbaliście o to, że są dzisiaj tutaj, w tej świątyni, po to, aby przyjąć dary Ducha Świętego. To jest ogromnie ważny, poważny moment. To, że jesteście tutaj, to nie dlatego, że jest taka tradycja, że koleżanki idą, koledzy idą, no to i ja pójdę. Bo to nie miałoby sensu. Przybyliście tutaj dzisiaj nie dlatego, że ksiądz się kiedyś będzie przy ślubie pytał, czy byłaś bierzmowana, czy byłeś bierzmowany. Gdyby to były powody waszej obecności tutaj, to nie miałoby to sensu. Bo Chrystus nie jest tradycją. Chrystus nie jest folklorem. Chrystus nie jest zwyczajem. Nie jest obyczajem. Chrystus nie jest ludzką kulturą stworzoną przez człowieka. Chrystus to jest droga, prawda i życie. Jedyna droga do zbawienia. Nie można się zbawić bez Chrystusa i poza Chrystusem. Chrystus to obiektywna, jedyna, nie mająca żadnych uszczerbków prawda. Prawda Boża. I Chrystus to życie wieczne. Dlatego jesteście tutaj. Żeby pogłębić to swoją wiarę. Przed chwilą złożyliście takie piękny taki ślub.
że będziecie starali się wiary Chrystusowej bronić w swoim życiu, przede wszystkim przez swoje postępowanie chrześcijańskie, przez swoje chrześcijańskie słowa i myśli, i będziecie się starali według tej wiary żyć. Gdy byliście niemowlętami i przyniesiono was do Chrztu Świętego, kapłan zadał wam wtedy kilka pytań. Pytał was o wiarę. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Czy wierzysz w Jego Syna jedynego, Zbawiciela świata? Czy wierzysz w Ducha Świętego? Czy wierzysz w Kościół Święty? Na te pytania wy sami nie mogliście odpowiedzieć. Byliście niemowlętami. Za was odpowiedzieli wasi rodzice i wasi chrzestni. Dziś ja zadam po raz wtóry te same pytania każdej z was i każdemu z was. Zapytam was o wiarę. Ale pierwsze pytanie będzie brzmiało to samo, które kiedyś padło przy waszym chrzcie. Czy wyrzekasz się szatana i wszystkich spraw jego? To niezmiernie poważne pytanie. Szatan jest lekceważony we współczesnym, nastawionym wyłącznie na konsumpcję i na przyjemności świecie. Przedstawia się go jako postać z bajki albo z filmów, horrorów. Tymczasem diabeł to jest inteligencja. To były anioł. Anioł, który zbuntował się przeciwko Panu Bogu. Imię jego Lucyfer, to znaczy niosący światło. Był najpiękniejszym, najbardziej inteligentnym z aniołów. I uwiodła go pycha, bo był stworzeniem wolnym, tak jak i my wolni jesteśmy. Mógł się sprzeciwić Bogu. Uznał, że może być równy Bogu, swojemu Stworzycielowi. I rzucił Bogu w twarz: nie będę ci służył. I dlatego on i jego zwolennicy zostali strąceni do czeluści piekielnych na całą wieczność. Ten anioł, szatan, nienawidzi Boga i nienawidzi wszystkiego, co z Bogiem jest związane. I nienawidzi nas. Chciałby, żebyśmy wszyscy jak on pogrążyli się w piekle. Jego inteligencja jest wielka. Większa niż inteligencja nas wszystkich tutaj obecnych. I w zmaganiach z nim nigdy byśmy nie wygrali, gdyby nie modlitwa, nie sakramenty święte, nie pomoc Boża. Ale nie wolno nam szatana lekceważyć. Bo największe zwycięstwo szatana w naszych czasach polega na tym, że wmówił w ludzi, że nie istnieje. Jemu nie zależy na tym, byśmy wierzyli w jego istnienie. Byśmy się go bali. Wprost przeciwnie. On się cieszy, że go ludzie lekceważą, że nie wierzą w jego działanie. Wtedy może działać swobodniej. Może uzyskiwać swoje rezultaty. On nie śpi. On ciągle działa. On ciągle kusi, mami, obiecuje różne przyjemności, tak zwane ludzkie szczęścia. Obiecuje i kłamie.
Bo szatan, jak mówi Pismo Święte, to jest kłamca, odwieczny kłamca i zabójca, bo zabija dusze ludzkie przez grzech, do którego namawia. I dlatego jest sens odpowiedzieć na to pytanie, czy wyrzekasz się szatana i wszystkich spraw jego. Z całym przekonaniem jest sens odpowiedzieć: wyrzekam się. Wybitny angielski pisarz, którego powieści być może znacie, ten, który jest autorem takiej znanej powieści, opowieści z Narni, Lewis, pisze się Lewis, w jednej ze swoich książek napisał interesujące zdanie. Napisał tak: szatan kiedyś miał bardzo dużo pracy, bo musiał każdego człowieka kusić z osobna. Dziś ma dużo łatwiej, bo ma bardzo potężnych współpracowników, którzy mu posługują. Dziś ma do dyspozycji kanały telewizyjne, radiostacje, mnóstwo gazet i czasopism pełnych rozpusty, pełnych przemocy, pełnych namawiania do złego, pełnych bluźnierstw i pełnych pomówień skierowanych przeciwko wierze Chrystusowej, przeciwko Kościołowi, biskupom, kapłanom. Dzisiaj szatan ma łatwiej, bo zyskuje sobie pomoc modnych aktorów niektórych, modnych piosenkarzy, którzy mają wielki wpływ na młodych zwłaszcza. Takich na przykład piosenkarzy, którzy publicznie w czasie swoich występów drą na kawałki Pismo Święte i depcą je. Znamy takiego piosenkarza, który to czynił, to wielokrotnie na swoich koncertach. Kiedyś pokazywał w telewizji gołe ramię, na którym ma wytatuowane te same słowa, które powiedział Lucyfer do Boga: non serviam, nie będę ci służył. Nie służy Panu Bogu, tylko szatanowi. Ci pomocnicy szatana mogą znajdować się także gdzie indziej. Możemy się z nimi spotkać w sposób nieoczekiwany. Może to być nawet ktoś, kto nie jest świadomy, że spełnia posłannictwo szatana. Może to być twoja koleżanka czy kolega z grupy rówieśniczej. Jeśli namawia cię do zła, jeśli namawia cię do narkotyków, do alkoholu, do rozpusty, do tego, żebyście kogoś sponiewierali, wyszydzili w klasie czy gdzie indziej, żebyście kogoś napadli, włamali się do cudzego samochodu, domu, żebyście kogoś pobili, jeśli cię namawia ktoś z twojego otoczenia, pamiętaj, chociaż on być może tego sobie nie uświadamia, on wypełnia posłannictwo szatana. I mówisz, musisz się nauczyć temu złu mówić nie. To jest bardzo trudne, zwłaszcza dla młodego człowieka. Powiedzieć nie grupie koleżeńskiej, kolegom czy koleżankom, którzy cię skłaniają do zła, którzy cię częstują narkotykiem czy alkoholem czy czymś innym.
boisz się powiedzieć nie. No bo co sobie pomyślą? Powiedzą, zakonnicą będzie pewnie, skoro nie chce tak jak my. Albo na księdza pewnie pójdzie. I co? I załamujesz się być może. I idziesz za wszystkimi. I nie użyłeś, czy nie użyłaś w sposób właściwy swojej wolnej woli. Jesteście istotami wolnymi. Bóg nas stworzył istotami wolnymi. Tak bardzo szanuje naszą wolność, że pozwala nam występować przeciwko Niemu, grzeszyć, bluźnić. Tak szanuje naszą wolność, jak nikt, nigdy na świecie. I dlatego od nas zależy, jakie będzie nasze życie. W Piśmie Świętym są słowa: człowiecze, przed Tobą ogień i woda, dobro i zło, wybieraj. Nieraz będziecie musieli wybierać między dobrem a złem. Dlatego musicie być bardzo mocni wewnętrznie. I do tego szczególnie potrzebne są dary Ducha Świętego. I rozumu, i mądrości, i bojaźni Bożej, i męstwa przede wszystkim, które nie polega na zuchwalstwie. Męstwo to umiejętność trzymania się dobra bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Kochani, przeżywamy wiosnę. To najpiękniejszy okres w przyrodzie. Ptaki śpiewają, kwiaty kwitną, pachną. Zieleń jest taka cudowna. Wszystko rwie się do życia. Jest tyle optymizmu, tyle nadziei na wiosnę. Chce się żyć. Ale jednocześnie wiosna to jest okres ciężkiej pracy. Zwłaszcza dla rolników. Bez tej ciężkiej pracy nie będzie plonów jesienią. I młodość jest podobna do wiosny. Macie 16 czy 17 lat. Macie tyle planów, tyle marzeń. Chcielibyście tyle osiągnąć, uzyskać w życiu. Chcecie być szczęśliwi. Chcecie znaleźć miłość swojego życia. Założyć piękną, szczęśliwą rodzinę. Macie tyle możliwości. My starsi już nie mamy żadnych możliwości. Musimy realizować do końca życia to, w czym jesteśmy. Ale wy macie cały ogromny wachlarz. Możecie być wielkimi ludźmi. Możecie być uczonymi, artystami, inżynierami, lekarzami, wspaniałymi ludźmi. Możecie. Bo w każdym z was są zdolności, są talenty, które dał wam Pan Bóg. Być może każdemu inne. Trzeba je rozwinąć. Trzeba bardzo pracować, bo bez ciężkiej pracy nie ma rezultatów. Dlatego trzeba się pilnie uczyć, poznawać języki obce, wykorzystywać ten czas. On się już nie powtórzy. Kiedy możecie się dużo nauczyć, bo wasze umysły są młode, chłonne. Macie wspaniałą pamięć w tym czasie. Możecie mnóstwo opanować, ale trzeba wykorzystać ten czas, bo on już nie wróci. Nie możecie przecież zbywać tego wszystkiego z lekceważeniem nauki, rozwoju intelektualnego. Bo przecież nie o to chodzi, żebyście kiedyś w przyszłości były służącymi gdzieś w hotelu w Londynie albo parobkami u jakiegoś rolnika belgijskiego czy holenderskiego. Stać was na to, byście byli równi, a nawet więcej znaczący niż inni z innych krajów.
Dlatego taka niezwykle ważna jest praca intelektualna. Bo czasy są trudne pod wieloma względami, ale także pod tym względem rozwoju intelektualnego. Jak mówię o statystyce, co 2 minuty jest odkrywane coś nowego w zakresie chemii. Co 3 minuty w zakresie fizyki, co 5 minut w zakresie medycyny. Z 10 uczonych, jacy kiedykolwiek żyli na świecie od początku historii ludzkości, 9 żyje teraz. Co 7 lat podwaja się liczba publikacji naukowych. To jest coś niewiarygodnego, żeby sprostać temu rozwojowi. Tej nowej epoce trzeba się naprawdę wiele uczyć. Ale pamiętajcie, sama nauka to za mało. Można być człowiekiem posiadającym wielką wiedzę, wykształconym, a jednocześnie łotrem, przestępcą. Groźniejszym niż prymitywny przestępca. Dlatego nie wolno zaniedbywać kształcenia sumienia, woli. Nie wolno zaniedbywać rozwoju wiary. Nie wolno odchodzić od Bożych przykazań, które pokazują nam, jak iść, żeby przeżyć życie szczęśliwie i żeby innych nie unieszczęśliwiać. W 1939 roku na Polskę napadli sąsiedzi z Zachodu. Znacie to z historii, z filmów, z książek. Dokonali straszliwych zbrodni na całym świecie, zwłaszcza w Europie. W sposób szczególny w naszym kraju, gdzie wymordowali około 6 milionów obywateli Polski, gdzie zburzyli miasta, wsie spalili, gdzie rozkradli nasze dobra narodowe, dzieła sztuki. Sponiewierali nasz naród całkowicie i nie tylko nasz. Nie mówię tego, żeby rodzić jakieś resentymenty w stosunku do tych naszych sąsiadów. Oni ponieśli także srogą karę i mnóstwo zrozumieli. I miejmy nadzieję, że nigdy nie powtórzą tego błędu. Chcę powiedzieć, że sama wiedza, nauka nie wystarczy. Bo w 1939 roku naród niemiecki był narodem najbardziej wykształconym na świecie. To naród uczonych, wynalazców, muzyków, filozofów. Wystarczy wziąć jakokolwiek encyklopedię czy historię nauki, by się o tym przekonać. Że większość dawnych wynalazców to Niemcy. A mimo to dopuścili się takich straszliwych zbrodni. Jak się to stało? Przecież byli ochrzczeni w większości. Ano, dali się uwieść diabłu. Dali się uwieść szaleńcowi, Führerowi, który obiecywał im, że będą panami nad całym światem, że będą panować nad wszystkimi narodami, że stworzą 1000-letnią Rzeszę, gdzie oni będą nad ludźmi, a wszyscy inni będą pokornymi sługami. Odeszli od Bożych przykazań. Uwiodła ich pycha. Odrzucili dekalog i ewangeliczne przykazanie miłości. Niektórzy mówią, że dekalog, czyli Boże przykazania, to jest spis nakazów i zakazów, które krępują ludzką wolność, ograniczają ją. To nieprawda. Dekalog to jest coś w rodzaju kodeksu ruchu drogowego. Nikt sobie nie wyobraża poruszania się po naszych drogach tylu milionów aut bez przepisów drogowych. Bez nich byśmy się szybko wybili na tych drogach.
Pan Bóg znał naszą ludzką naturę. Wiedział, że jesteśmy słabi, skłonni do zła, skłonni do grzechu. Każdy z nas jest skłonny do zła i każdy jest grzeszny i każdy się powinien spowiadać. Pan Bóg znał naszą słabą ludzką wolę i brak rozeznania naszego i dlatego zostawił nam przykazania, które wskazują, jak żyć, żeby nie zmarnować życia i żeby nie unieszczęśliwić innych. Gdy się tak zastanowimy nad złem, nad tragediami, które dzieją się w wielu rodzinach, polskich i nie tylko polskich, gdzie czasami panuje smutek, żal, gdzie są jakieś nieszczęścia, gdzie ludzie wpadają w rozpacz, są zagubieni, gdzie im bardzo jest źle, gdy się zastanowimy nad przyczynami tego zła, które ogarnia wiele rodzin, to dojdziemy do wniosku, że w większości wypadków, w 90% to zło, ta męka, ta rozpacz, ten smutek bierze się stąd, że ktoś z bliskich, z krewnych, z sąsiadów, z przyjaciół albo z nieznajomych ludzi złamał jakieś Boże przykazanie. Że poniewiera swoimi rodzicami, nie szanuje ich i urządza im w swoim domu piekło na ziemi. Że kogoś pobił, albo zabił, albo zabija sam siebie przez alkohol, przez narkotyki, albo przez inne nałogi. Że ktoś kogoś okradł, że ktoś kogoś zdradził, zdradził żonę czy męża, opuścił rodzinę, zostawiając łzy rodzonych dzieci i nie zwracając uwagi na ich los i tłumaczy wobec całego świata: mam prawo do własnego szczęścia. Nie masz prawa do takiego szczęścia, jeśli za tym szczęściem tak zwanym twoim idą łzy tych, których powinieneś bronić, którymi się powinieneś opiekować, dla których powinieneś być tarczą. A może ktoś kogoś oczernił, obmówił, rzucił oszczerstwa, albo mści się, mimo że jest chrześcijaninem, nie daruje złego słowa, nie daruje żadnej krzywdy. Zapomina o tym, że my, chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do przebaczania, chociażby to było niezwykle trudne. Bo my, chrześcijanie, odmawiamy przecież codziennie modlitwę pańską, gdzie są takie słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli nie potrafimy przebaczyć sąsiadowi, bratu, siostrze, znajomemu, nieznajomemu, jeśli tylko szukamy okazji, żeby się zemścić, żeby się odegrać czynem lub słowem, to nie postępujemy po chrześcijańsku. Kochani, wiara nasza, Chrystusowa, nie jest łatwa, bo to, co piękne, co prawdziwe, co ważne, jest trudne. I chrześcijanin to nie jest chorągiewka na dachu. Prawdziwy chrześcijanin, która zwraca się w tym kierunku, gdzie wieje wiatr. Ostoją naszego życia, podstawą, musi być mocna wiara. Mówię o tym z wielkim naciskiem, bo wchodzicie w dojrzałe życie.
Sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Od dziś jesteście dojrzałymi chrześcijanami. A dojrzałość to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za własną wiarę, za wiarę innych, może rodzeństwa, może kolegów, może koleżanek. Nigdy wam nie wolno nic czynić takiego, co by osłabiało wiarę waszych bliskich. Ta wiara musi być bliska i nie dajcie sobie wmówić nigdy. Proszę bardzo, teraz słuchamy kazania. Nie rozmawiamy teraz. Nie dajmy sobie wmówić nigdy, że wiara w Boga to jest zacofanie, to ciemnota. Jak wmawiano to w Polaków przez 40 parę lat w czasie komunizmu. Uważając, że ludzie wierzący to tylko staruszki, które nic nie rozumieją z tego współczesnego świata. To bzdura. Rozum wskazuje jednoznacznie na istnienie Boga. Kto myśli logicznie, musi uznać istnienie Boga. Gdyby ktoś znalazł komputer działający sprawny na Marsie i jakimś sposobem sprowadził go na Ziemię, na Marsie, na którym nikt nigdy nie mieszkał, żadna istota rozumna, i wmawiał w nas, że ten komputer powstał sam tam, na Marsie, wskutek ruchów ślepej, głuchej, martwej materii, to byśmy go wyśmiali, powiedzieli: człowieku, co ty opowiadasz? Brak ci logiki. A czy świat jest mniej skomplikowany niż komputer? Najmniejsza żywa komórka, każda roślina, każde zwierzę, człowiek, korona stworzenia, mózg ludzki, w którym jest ponad 100 miliardów komórek i każda z tych komórek łączy się z innymi 10 tysiącami różnych połączeń. Czy to możliwe, że to powstało tak samo wskutek ruchów ślepej, martwej materii? Człowiek myślący musi uznać, że istnieje jakaś potężna moc, która powołała do istnienia ten świat, która spowodowała ten słynny pierwszy wybuch, który miał miejsce 14,5 miliarda lat temu, od którego się wszystko zaczęło. Nigdy nie wierzcie, że wiara jest obca rozumowi. Wprost przeciwnie. Wiara i rozum nawzajem są sobie potrzebne i unoszą ducha ludzkiego do odwiecznej prawdy, jako jest Bóg. Mnóstwo uczonych, dawnych i obecnych, zwłaszcza przedstawicieli nauk matematyczno-przyrodniczych, a więc tych nauk, które kierują się doświadczeniem, logiką, rozumem. Większość tych uczonych to byli ludzie wierzący w Boga i są. O tym trzeba pamiętać. Mógłbym to wymieniać, całą litanię takich uczonych. Sam miałem to szczęście, że przed wielu laty spotkałem takiego uczonego. Na początku lat 70. tuż po uzyskaniu doktoratu z historii i filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim chciałem kontynuować swoje badania naukowe i przygotować rozprawę habilitacyjną. To jest dalszy etap w rozwoju kariery naukowej. Ponieważ zajmowałem się filozofią średniowieczną i bazowałem na rękopisach średniowiecznych, a one znajdowały się w bibliotekach niemieckich, zwróciłem się z podaniem do słynnej fundacji imienia Aleksandra Humboldta, by mi przyznała stypendium, bo ta fundacja od lat przyznaje 200 stypendiów
na rok dla młodych uczonych, co najmniej po doktoracie, ze wszystkich krajów świata i ze wszystkich specjalności naukowych. Przyznawali wtedy, kiedy ja się starałem o to stypendium, 200 miejsc na cały świat. Pan Bóg mi pomógł, że spełniłem wszystkie warunki, jakie były postawione, żeby się starać o to stypendium. I uzyskałem to stypendium i pracowałem w Uniwersytecie Monachijskim ponad 2 lata, gdzie przygotowywałem swoją rozprawę habilitacyjną. Ta fundacja chciała nas, stypendystów pochodzących z najróżniejszych krajów, przybliżyć nieco do nauki niemieckiej. I dlatego, chociaż pracowaliśmy w różnych instytutach na terenie całych Niemiec, gromadzono nas czasami na szczególne spotkania z takimi ludźmi. I pamiętam kiedyś takie spotkanie, to był rok 1974, w ratuszu w Monachium. Spotkanie z laureatem Nagrody Nobla z zakresu fizyki, profesorem Wernerem Heisenbergiem, który odkrył słynno w atomistyce, w fizyce, kto się pilnie uczył, to pewnie wie, słynną tak zwaną zasadę nieoznaczoności, bardzo ważną dla rozwoju fizyki i wiedzy o wszechświecie. I Heisenberg opowiadał nam o swoim życiu, o swojej karierze, o swoich trudnościach, które musiał przełamywać. A w końcu, po zakończeniu swojego wykładu, swojego przemówienia, powiedział: jeśli ktoś z was ma jakieś pytanie do mnie, to proszę bardzo, jestem do dyspozycji. I wówczas jeden ze stypendystów, w tej chwili już nie pamiętam, czy Hiszpan, czy Meksykanin, zadał profesorowi Heisenbergowi takie pytanie: panie profesorze, pan jest współczesnym, najwybitniejszym fizykiem na świecie. Proszę nam powiedzieć, czy pan wierzy w Boga? I wówczas Heisenberg odpowiedział słowami, które wryły mi się w pamięć, że do dziś dnia je pamiętam. Odpowiedział po niemiecku tak: Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Co po polsku znaczy: pierwszy łyk z kielicha nauki może cię uczynić ateistą, ale pamiętaj, na dnie tego kielicha nauki czeka na ciebie Bóg. Tak powiedział największy fizyk XX wieku. Dlatego z pobłażliwością przyjmujcie takich mądrali, którzy w telewizji czy gdzie indziej opowiadają, że nie wierzą w Boga, że to nieracjonalne. Bzdura. Wiara i rozum są sobie potrzebne. I brońcie wiary, i żyjcie według wskazań wiary. To jest jedyna recepta na szczęście. Nie rozrywka, seks i zakupy, ale życie zgodne z Bożymi przykazaniami. To jest recepta na szczęśliwe, piękne życie. Za chwilę udzielę wam sakramentu bierzmowania. Potem przystąpicie do Komunii Świętej. Wasze serca są przemienione łaską. Do tych serc wstąpi Chrystus. Wyjdziecie z tej świątyni jako gromada dzieci Bożych. Idźcie do waszych domów, do waszych szkół, do waszych koleżanek, kolegów, znajomych, do tych miejsc, gdzie się uczycie, pracujecie, bawicie i przemieniajcie ten świat. Trudny świat, żeby dzięki wam był chociaż trochę lepszy, piękniejszy, życzliwszy, bliższy Boga. Amen.
Powstańcie. Kandydaci do bierzmowania odnowią teraz przyrzeczenia złożone na Chrzcie Świętym. Wyrzekną się szatana, wyznają swoją wiarę w Boga. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania tak, jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kapłanów proszę do ołtarza. Rozpoczyna się najważniejszy moment w liturgii sakramentu bierzmowania. Ksiądz arcybiskup wraz z kapłanami wyciągnie ręce nad kandydatami i w modlitwie będzie prosił Boga o zstąpienie na nich Ducha Świętego. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Olej. Według ustalonego porządku bierzmowani i świadkowie podchodzą teraz przed ołtarz i wzdłuż ławek. Ksiądz arcybiskup udzieli sakramentu bierzmowania przez namaszczenie olejkiem Krzyża Świętego. Bierzemy karteczki i już wychodzimy tak, jak ustalaliśmy. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Z odpowiedzialnością i w skupieniu modlitewnym oraz świętym milczeniu przyjmijmy dary Ducha Świętego. A święci patroni, których imiona wybrali zgromadzeni, niech orędują u Boga, wypraszając łaski konieczne do odpowiedzialnego dorosłego życia. Ryszardo, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Amen. Pokój z Tobą. Filomeno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Amen. Pokój z Tobą. Jest Duchem Twoim. Klaro, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Jest Duchem Twoim.